Tomski, bo serdecznie po raz kolejny na moim kanale wasz zajebiste ciało ping.pl z tej strony kłaniam się nisko, samek kapisko, mówiłem co prawda ostatnio, że będę teraz używał nowego takiego feature, co robi Elgato i tak dalej, jednak co się okazało, jeżeli się tego tak używa, że on audio, że tak powiem, osobno nagrywa i można to jeszcze później zedytować, nie wycisza on samodzielnie gry. Co oczywiście mija się z celem, bo tak to już od samego początku mogłem nagrywać po prostu Adobe Audition osobno dźwięk, ale oznaczałoby to, że potem przez całą godzinę gameplay muszę wyciszać samoręcznie w tych momentach, gdzie ja coś mówię, jakieś odgłosy od siebie daję i tak dalej. Więc byłoby to denerwujące, dlatego będę korzystał dalej z tego, co korzystałem. Mam nadzieję, że mniej więcej dam radę tym razem głowę trzymać w tym samym miejscu cały czas, a nie ruszać się tak jak, kurwa, nie wiadomo co, jakiś pojebany, raz bliżej, a raz dalej. I że będzie w porządku, co do głośności, co do wszystkiego. Ja tak patrzę mniej więcej tutaj na wskaźniki na Elgato właśnie, gdzie mniej więcej mój głos dochodzi głośnością, gdzie gra sama w sobie. Jeżeli one są poprawne, to będzie to też w porządku. Dlaczego tutaj jestem na jakimś save'ie, gdzie nie jestem tam, gdzie powinienem? What the fuck? Aha, bo sobie grałem samemu, tutaj chciałem zdjąć z dzielnicy, czy tak powiem, do 0%, ale jeszcze mi się nie udało. Ale robimy wczytaj grę i wracamy do tego momentu, gdzie graliśmy ostatnio. Nie chcę zapisać przed wczytaniem. Kurwa, Mariola, wyluzuj, what the fuck? 21 coś to tam było chyba. Ale takiego czegoś nie widzę. Kurwa, tych save'ów nawet nie wiem co jest co, ale to było na pewno tam, gdzie byłem najdalej. Bo dalej jeszcze nie byłem. Strażnik. Starcie z fetch. Automatyczny zapis. Będzie tutaj? Tak, chyba będzie tutaj, bo ja się... Ale nie, bo miałbym wtedy tą samą moc. What the fuck? Zaraz zobaczymy. Widzicie, kurwa, tak? No niestety bywa. Że się coś pierdyli, nie? I tak zresztą, kurwa, z tą głośnością tego, jak ja mówię, jak gra mówi. I tak chuj, was nie powinien interesować czat gry, czyli czat gry, tak, kurwa, jakieś tam komentarze z gry, tylko i wyłącznie mój aksamitny, zajebisty głos. Kurwa, Mariole, no. Easy going, kurwa, mać. Poziom karmy, strażnik jest the best. Dokładnie, tutaj to było, misja ukończona i tak dalej, wszystko się zgadza i tutaj zakończyliśmy. Tutaj walczyliśmy z tą dupą i tak dalej. Tutaj zyskaliśmy naszą moc neonów. O, co tam? Spotkanie klubu przewodników już zakończone? Ja tylko chciałem porozmawiać i dowiedzieć się, czy ona nam pomoże, okej? Nie, no mam nadzieję, że nie strzelisz teraz focha, Reggie. Wiesz, że tego nie znoszę. Ktoś taki jak ona nie powinien chodzić po ulicach. Zapominasz, że jest jeszcze jeden taki jak ona? Ty jesteś... Tak, wiem. Jestem twoim bratem, który prosi cię o pomoc. Jeśli nie chcesz tego zrobić dla mnie, to przynajmniej zrób to dla plemienia. Dobra, co mam zrobić? Dzięki. Muszę przetestować nową moc. A ty jesteś moim człowiekiem od namierzania przekaźników rdzeniowych. Okej, wysłałem. Znaj moją wielkoduszność. Dzięki. Dam znać, jak coś zgarnę. Nie interesuje mnie to. Bye, bye, spochowany Reggie. No, dokładnie. Ej, Żaruwo, co to za świecące skrzynki, które DOZ wszędzie porozstawiał? Tak, zdaje się, że mają nas namierzyć. Chyba wiem, jak je wykorzystać. Mogę zaczerpnąć z nich energię. Zamierzam spróbować z mocą neonu, którą mi sprezentowałaś. Sprezentowałam? Masz ochotę dołączyć? Może wprowadzisz mnie w arkana nowych umiejętności? Czemu nie? Sprzątnęłam już dzisiaj dostatecznie dużo dealerów. Dobra, dziewczynka. War się. Jeden przekaźnik podobno jest na rogu drugiej i main. Wiem, gdzie to. Widzimy się tam. Ja wiem, że już wy na YouTubie, już tam u innych widzieliście o wiele, wiele dalej stan gry i tak dalej, ale mam nadzieję, że tak czy inaczej opłaca się to troszkę u Pingwinka pooglądać. Co prawda widzę po widoczności, że nie cieszy się to za bardzo. Co? Utraciłem moc dymu? To po co zdobywać nowe moce, skoro tracę wtedy stare? To mnie też właśnie ciekawi, czy można przełączać te moce, jeszcze nic nie wiem, bo ja samemu, szczerze mówiąc, nie oglądałem na YouTubie u innych, jak daleko doszli. Tam tylko widziałem w jednym ze streamów od Przemcia, że tam grał w to i był dalej. Ale samemu się tym bardziej nie zajmowałem, więc zobaczymy. O, swędzi nos, czekajcie. Ale mnie, kurwa, titawa swędziała. Fetch, tutaj. Spoko. Nie przepadam za namierzaczami przewodników. Czekaj, coś ci pokażę. Już zapomniałem wszystko, kurwa, jak coś robi.
Jesteś zdany tylko na siebie. Ej, widzieliście tu dziewczynę? Niska, fioletowe włosy. Wow, mało brakowało. Proszę bardzo! Muszę go trafić w nogę, tak? Wtedy od razu neutralizuję. Dobre, 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 dobre. Wcześniej musiałem w głowę, tutaj teraz w nogę. Wszystko jest git majonez. Muszę szczerze powiedzieć, że trochę jestem teraz w tej mocy nieobeznany i wydaje mi się ona, jak na razie przynajmniej, trochę słabsza niż tamta, ale zobaczmy, nie? Wszystko z czasem się może okazać. Co już po nich? Nie, jeszcze ktoś gdzieś jest. Chyba u góry. Wiadomo, najpierw muszę zdobyć te wszystkie moce, znowu te wszystkie bajery. Kurwa, ciągle chcę w to bić, a robię co innego. O, masz. I bić są, które poszedł. Jest, poszedł się jebać. Dlaczego to rozwalam zawsze? Bo to się zalicza do zadań, tak jakby w mieście. No i są naprawdę u góry. Zobaczymy, czy damy radę wejść na ten... Oj, tak nie damy rady. No to chuj. Szybki jak błyskawica! Dokładnie taki jestem. Dobra robota, proszę pana! A nie wiem, teraz ja miałem gonić czy coś? Hej Fetch, natknąłem się na efekty twojej pracy. A. Sądzisz, że powinnaś trochę spuścić stoną? Muszę czymś karmić swój gniew. Proponuję, żebyś pozwoliła mu umrzeć z głodu. Wyjdziesz na ludzi, jak ja. O, a ja proponuję, byś stulił dziób. Muszę za tymi światełkami podupcać. Więc ja zaspałem trochę, co mam robić i chuj. Masz za swoje, ty paryżowy śmieciu handlujący trucizną. Ej, Dymku, chcesz dołączyć? Dymku do mnie mówi! Słodkości moje. Oj, potrzebuję neona. Skąd go teraz tutaj wziąć? Tam jest jakiś. Pierdalajcie, ja tylko się chcę notować. Co? Tylko tyle? Nic nie poczułem. I wracamy do ćpunków. Ktoś nie od razu łapie tak jak trzeba, kurwa. Jak zawsze mam problemy, jak cały czas trafianie w te rzeczy. Co to było? No właśnie neon. O, ale przyjebałem. I nowa moc, baby. Give me some power, baby. Yeah. Co to, granaty? What the fuck is that? L1, aby... Potrzebujesz pomocy? Uwierz, aby Fetcha mogła ich obezwładnić, okej. Nice! Aha, celując w nogi... Zachowuje się dobrze, można by powiedzieć, tak? A celując w głowę, zachowuje się źle. Podążać zaświeca... O, znowu! Kurwa... Wow, co to teraz było? Ej! Ej! Gdzie ja kurwa jestem? What the fuck? Dawaj, są kurwa power, są energy, kurwa. Podążaj za Fetch! Dobra, chyba znalazłam. Kieruj się znacznie. Poczekaj chwilę, kurwa, jak głupia dupo. Jak ci się podoba zabijanie dealerów? Niezła adrenalina, co? Wiesz co, może powinniśmy nieco spuścić stonu z tymi dealerami. Zmiękasz, Darcy? Ej, my mamy moce, a oni nie.
Musimy pokazać, że jesteśmy lepsi i czasem im odpuścić, no. Przemyśl to. Ta, jasne. Skołuj sobie nowe moce. Chyba już nie wiem, gdzie ono poszło. Fak, zasypiam cały czas, kurwa, co się dzieje. Widzicie gdzieś jakąś plamę od niej? Będzie coś może na mapie. Chuja będzie na mapie. A, jest tutaj. Prądzik. To mój był. Na pewno mój. I don't fucking know, gdzie poszłaś, suko! Tam. Za daleko. Kurwa, śpiewa stojąco, ludzie. O, jest. W końcu. Znowu się już pogubiłem. Kurwa, co jest dzisiaj ze mną? Jest. Kurwa, szpiegiem nie będę, bo nie umiem swojej własnej, kurwa, baby znaleźć. Jest, 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 jedziemy, jedziemy z koksem, jedziemy z koksem. Już nie wiemy, gdzie jedziemy, jest tam. Jedziemy, Mariole, napierdalamy poza babą. Gdzie ona poszła, fuj? Tam coś jest. Jest! Śmiało, czekam na te ciary. Na te ciary czekam, kochanie. Widać, że tupa się chce ruchać. Tak to jest. Czekajcie, napiję się, mi super. Najpierw ty! I już jazda! Ooo! To jest coraz mocniejsze! To mi się podoba! Okej, okay, czas wrócić na szlak. Nie zapominajmy o odłamków i tak dalej. Jak na razie widzicie, jest trochę za bardzo... za dużo się dzieje, że mógł sobie tak znowu trochę poczyścić tak jakby te wszystkie dzielnice, tak trochę te ułamki pozbierać, to co robiłem cały czas. Czy do góry, czy gdzieś zjebała? Tam. A to widać na mapce takie plamki, ja o tym nie wiedziałem, lol. No i jak widzimy, nie widzimy nic. A tam jest. Szczerze mówiąc, wcale nie widzę tych znaczków, tylko widzę to, co jest na mapce. Się pokazują takie... fioletowe główienka. I mam nadzieję, że to są te, za którymi mam iść. Chociaż to są chyba tylko i wyłącznie neony. Fuck, pojebało mi się. Kurwa debil, pingwin. Ty jesteś tak pojebany. Nie wiem, pierdoli mi się coś, ludzie, kurwa, w deklu, wiecie? Tak wam tylko powiem. Oj! Nice, nice, nice! I znowu muszę szukać tych znaczków. Jest tutaj. Tam. Kurwa, pingwin. Ale przysypiam, kurwa, jakoś coś do tego szukania. Po prostu nie widzę, gdzie ona to wszystko jebła, no.
Patrzcie, znowu minąłem, widzicie to? Co jest, kurwa? Gdzie? Tutaj. To mnie w chuja robi, takie mam wrażenie. A, w końcu coś widzę. LOL, pingwin, kurwa, ale dajesz dupy dzisiaj. Jezus Maria, ludzie się wstydzą, kurwa. Ostatnio mi to trochę lepiej szło. Może nie biegną po balkonach, tylko kurwa po budynku byłoby łatwiej. Wow, 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 wow. Dawać odłamki, odłamki lubię. Chyba nie sądzisz, że ja stąd teraz będę patrzał, gdzie to na dole. Jest. Ten twój jebany neon. Ja z tego stąd życiu nie zauważę, ja za ślepy jestem. Mógłbym dostać trochę pomocy, kurwa. O, czy do góry mam po prostu iść? Tutaj. A tam jest. Woo! Jo, ale ja to daremny jestem, Jezus Maria. Masakra. Ale nie będzie. O, widzicie, taki bączek. Wow, wow! Co to on teraz dostał za rzeczy? Kurwa, Mariola, dajemy. Użyć świetnego zamachu. I przyjebali. A to jest znowu też taka jakaś specjalna moc, zajebiście. Bam, suko. Kamehameha, stary! Uuuu! Stary, nie wiem co to było, ale było głośno. Wiesz, jeśli chciałabyś kiedyś dołączyć... Myślałam o tym, co powiedziałeś. O dealerach na ulicy. Tak? Ukłanianie się za tymi szumowinami jest nieskuteczne. Trzeba uderzyć wyżej, znaleźć to... Wow! Tylko powiem. Wow! Szybkie wysysanie, wysineon, bombę stażowy. Aha, tylko ulepszenia. Tutaj mogę już coś kupić. Laserowe skupienie. Co to jest? Na krótko spowalnia upływ czasu podczas przybliżania. Wow! Ułatwia to trafienie w słabe punkty przeciwników, co zapewni... To jest dobre. To jest dobre. Co to jest? Wydłuża czas trwania bomba stażowego. Okej. Okay. To na razie to chcemy. Bardzo mi się to podoba. I na resztę nie mamy już hajsu. LOL! Tamten. To mogłoby coś zmienić. Z przyjemnością wyruszę z tobą w podróż w górę łańcucha pokarmowego. Chyba jeszcze nigdy nie zmieniałem świata. Jasne, randka. Tylko że z wianuszkiem z trupów w tle. Zadzwonię, jak coś się zacznie. Dobra, to teraz znaczy to, że w końcu mam czas. Yeah, bitch, misja ukończona. To mi się bardzo podoba. To znaczy, że w końcu mogę... odłamków mam 0, tak? Mam rozumieć? Tak, odłamki 0. Że w końcu mam czas pozbierać odłamki, namalować jakieś obrazki. Ten to krok ku zostaniu bohaterem, baby. Yeah. To oznacza, że teraz w końcu mogę... O, teraz mogę jakieś rzeczy powybierać. Zobaczymy, co to jest co. Kurwa, trochę duże to, a to jeszcze nie wszystko, to się dopiero się zacznie. Okej, okay, tutaj jest pełno jakichś świetlików i innych gówien. I ta dzielnica jest w miarę czysta. Tylko musiałbym zobaczyć, gdzie ja jestem. Ja jestem tutaj całkiem u góry. O nie, to w sumie tutaj mógłbym się przejebać i pozbierać odłamki, poulepszać je trochę i tak dalej. Namalować jakiś obrazek, kamerki, te takie poboczne zadania, to co ja po prostu lubię robić. Nie zawsze typowo, hardkorowo się skupiać na tym, co musimy robić, tylko też co chcemy robić, tak? Ty, biegłem po aucie. Podczas jazdy. Widzicie, te właśnie rzeczy, żebym trochę dłużej latał, żeby trochę to wszystko lepiej funkało, to bardzo mocno się przyda. Wiadomo, że daje nam to pewną przewagę w nas podczas walk z następnymi przeciwnikami. Jeżeli będziemy troszkę mocniejsi. Tam jest do malowania coś.
Ale my najpierw czekamy tego główienka, co tu lata. Ops, albo i nie lata. Wii! Dobra, checkpoint zaliczyliśmy. Namalujemy obrazek. Czemu by nie? Naturalnie tylko i wyłącznie dobre. Czepiemy padem, kurwa, jazda, Mariole! Uuu! Kici, kici, miau, miau! Ja nie wiem, jak wy w ogóle możecie oglądać moje filmiki, ja takie popierdolą. Odpierdala mi na dekie ludzie, kurwa, a wy oglądacie pojebanego pingwinka. Ja muszę być szczery, ja nie rozumiem, jak można oglądać przykładowo tak jak ja sam siebie miałbym oglądać, to ja tego nie kapuję. Jak można w ogóle, kurwa, bo ja nie robię jakichś, nie wiem, tak jak inni na YouTubie, że nagrywają kemy od zajebania lub robią jak najszybciej jak przejść grę, albo trofea, albo cokolwiek. Ja po prostu robię, bo lubię i sobie po prostu gadam co chcę praktycznie, nie jest to jakoś takie wyspecjalizowane. Czemu ten debil znowu tam jest u góry? Przecież go już zebrałem. Okej, okay, podwójnie, bardzo chętnie. Nie będę płakał, takie rzeczy to lubimy. Czy ja tego po prostu nie zebrałem? No właśnie na tą lampę. Co jest? Zrobimy tak. What the fuck? No w końcu. Po prostu nie umiałem go zebrać, lol. No i jedziemy dalej z Mariole. Tutaj odłamek mamy, tutaj jest kilka odłamków, więc sobie od razu je zaznaczymy. I jazda, kurwa. Nie ma to tamto, trzeba odblokować zadania. I trzeba odblokować nową moc, tym bardziej, że zdobyliśmy lewy. No, kurwa, krok do bohatera. Takie coś się bardzo dobrze opłaca. Bo daje nam tu do odblokowania nowe możliwości, Mario! Woo! Lecimy w dół. Zajebisty jest ten neon. Szkoda tylko trochę, że w nocy się gra teraz jak na razie. Nie lubię w nocy. Będę boję potworów. Tak! Nie, po prostu... Tylko one już teraz praktycznie latają. Wszędzie teraz już są pochowane. Następny odłamek. Tam gdzieś z tyłu wygląda na to, że jest odłamek. I tam są dwa. Najpierw idziemy tam, bo tam coś to spokojnie mi to wygląda. Wow, prawie zleciał. Ta misja jest zablokowana. Ukończ wywiad. Ukończ cokolwiek w dupę. Aha, bo to jest tam potem, co się będzie do następnego miasta przelatywać. Okej, okay, okej. Okay. Rozumiem, rozumiem. Tylko, że nawet nie noszę tutaj na żaden znaczek misji czy cokolwiek, ale mniejsza z tym. O, mamy pojazd. Oczywiście my nie należymy do ludzi, którzy uciekają od problemów. Dlatego zapierdalamy za nim. Bo L1 czy R1? Woo! Teraz rozumiem to z tym czasem. Zajebiste. Znam twoją słabość. Na to. Wow, tu jest od razu cała taka ta. Zaraz tam wejdziemy, Mariole, zaraz tam wejdziemy. Albo nawet i nie zaraz, tylko od razu. Jedziemy do Bulpa. Gdzie jest Bulb? Idziemy na ten całkowity, kurwa, haje. Jak to od razu, kurwa, trzeba tutaj załatwić. Jazda, Mariola, kamehameha! Chuj, że ktoś we mnie strzela podczas, jak ja robię to coś. Ty, znikałem teraz, nie wiem czemu.
Tak, a najpierw obezwładnimy tego idiotę. O, slow motion jest po prostu gangsta. Czekajcie, mnie wkurwiacie, szczerze mówiąc. Yeah, give me some power. Dobra. Czy mógłbym w końcu najpierw to zniszczyć? A, muszę trzymać, kurwa, zapomniałem. Tutaj znowu będzie pełno odłamków dla nas, tak? Dlatego się opłaca te bulpy rozwalać, bo to daje dużo odłamków, można dużo sobie potem nowych bajerów odblokować. A, ja jestem głodny na nowe bajery. Tak daleko byłem w... tak daleko byłem w dymie, tyle już miałem bajerów. Że, kurwa, teraz trzeba jak najwięcej znowu... Czekaj, najpierw trzeba te radary znowu zjebać, mnie wkurwiają, zasłaniają mi wszystko. No, chyba was pojebało. Okej. Okay. One banana. Two banana. Co, teraz widzimy odłamki, widzimy przeciwników. Ej, coś mi nieźle przyjebało. Poczekajcie, zaraz was wszystkich rozpierdolę. Pozbieram sobie tylko odłamki i się ulepszę, okej? Okej. Gdzie? Tutaj jeszcze gdzieś powinien być odłamek. Nie widzę go. Aaa! Tak se kurwa wysoko se poszedł. Jo! Dobra, stąd odłamki mamy wszystkie. I jedziemy z koksem, Mariole. Co tutaj mamy? Błyskawicze odnowienie. Czytamy. Prędkość światła, natychmiast odnawiane laserowe skupienie L2. Aha, okej, okay, ciekawe, ciekawe. Co tutaj? Wydłuża czas trwania skazowego... to już było. Ulepszona staza. Przeciwnicy uwięzieni w bąblu stażowym mogą być obezwładnieni pojedynczym neonowym promieniem R2. Mhm, skok fotonowy. Ciśnienie X podczas biegu z prędkością światła, aby wyskoczyć wysoko w powietrze. O, to jest dobre do dobiegania po mapie. Lubię takie bajery. Tu szczerze mówiąc nie wiem, co on zrobić. Może najpierw sobie ulepszę... to nie potrzebuję. Bąbel stażowy ulepsza mniej energii neonu, dokładnie. I... szybka ilość energii, dokładnie to potrzebuję. Zajebiście, żebym miał tego trochę więcej, żebym nie musiał tak co chwilę dosłownie się ładować. To się też bardzo mocno przydaje. Jo, dobra. Rozwalamy wieżyczkę. I jedziemy z koksem dalej. Ja was wszystkich rozpierdolę, bo ja tam wolę moją Olę, co tak pięknie na pianinie gra. Uuu, zajebisty skok. Przejrzałem na oczy. Dlatego zawsze przy niej stoję, bo tam wolę moją Olę. Yeah. Dobra, ile procent mam już, żeby tutaj zadzwonić? Tam ma poniżej 30 być, nie? Dokładnie, bieżący poziom 60. Szybko to zmienimy, mój kolego. Bardzo szybko zmienimy ten poziom. No problem, Houston. O, odłamki. Odłamki wszystkie chcemy. Gdzie odłamek? Gdzie? Tutaj u góry? Na pewno na tej róży tam, co? Na to wygląda. Kurwa, wymyślają miejsca. Hej, już było. Wyślij neon, aha! Ja chcę odłamek, pierdoli mnie twój neon. Mówiłem?
kurwa, chowają przede mną. Chowają, myślą... Nie, neon, kurwa, zjadłem całą reklamę. No nie chcę tej reklamy, dawaj mi mój ten odłamek, no. Kurwa. O, to mi się przyda. Wi, wi, wi. Ratujemy ludzi, bo jesteśmy dobrym człowiekiem. Jesteśmy w drodze do bohaterstwa. O, znowu taki wskaźnik? To lubię. Zabity cywil. Sorry, kurwa, od nowa muszę naładować. Nie chciałem, po chuj oni podchodzą do tego. Sam sobie winny jesteś, kurwa. Teraz muszę znowu robić dobre uczynki. Wpiza, ale szybko to się traci. Znowu na takim czymś. Na takim czymś nie tak łatwo wylądować, jak się wydaje. O, jest wózek. Wow, nice. Dobra, 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 uwalniamy ludzi. Mi się często niestety zdarza... Ej, to nie tu. To są obrazy tylko jak na razie. Tam jest jakiś wskaźnik znowu. Że często przechodzę na inną dzielnicę, wcale tego nie chcąc, tak jakby. Okej, w ten sposób to nie chcę też zjebać. To będzie nasz miecz, kurwa. No, no problem, Houston! No jednak tam byli ludzie, patrz, pojebało mnie? Gdzie? Tu. Ach, dopuszczalne, nie pierdol. Narkomani! Dajemy narkotyki, kurwa. Rozwalimy gang, baby, rozwalimy ich. Gdzie jesteście? Patrzcie, jak im przyjebie zaraz w czapunie. Na dole? Tak. Dziękujemy! Bardzo szybka akcja to była. A, jeszcze nie rozwaliłem tych narkotyków? Wow, jest trochę więcej. Dostałem jakieś trofeum. Nie potrafi się ukrywać. A widziałeś inną opcję? Niż wygrana? O, w końcu jakiś latający. Yeah, w tym mogę strzelać. Dobra, jestem dalej na tej dzielnicy, co chciałem być? Tutaj to miało być, a jestem dosłownie pomiędzy. Mówię, ja bardzo często... przechodzę przez dzielnicę, chociaż wcale tego nie chcę. Czy uciekam z dzielnicy. Chciałem tutaj, tak? Jak się zakampił? Zaraz będzie znowu bombka neonowa. Jak zawsze nie umiem nic trafić, idźcie, dobra. Ale tego gówno tutaj lata. No przetrwacie, przetrwacie, macie mnie. Gdzie te bączki latają? Patrz, lata gdzieś nade mną jakiś debil i nie widzę. Nawet dwa tutaj są. Kurwa. Dalej nie widzę. A tutaj dwa niby latają. What the heck? Hello? Dalej nie widzę. Stary, ślepy jestem. Gdzie? No patrzcie, leci niby gdzieś dosłownie pode mną.
Patrzcie, koło mnie jest. What the fuck? No za chuja nie widzę, jak mam być szczery. Da się tu jakoś pod ziemię wejść czy coś? Nie rozumiem teraz tego za bardzo. No patrzcie, leci tutaj. Są je przede mną niby gdzieś. Stary, ogłupieje zaraz, gdzie to jest? A jest na dole, mówię! I teraz tam są u góry, no kurwa, to mogę długo szukać. Pa! Pierdalajewszy mi tutaj, świnie! Takich rzeczy to nie robimy. Pełna moc. O, wózek u góry jest! Już do was biegnę, kolesie. Już wam pomagam. Tu jeszcze nie mogę. O, szybkie wyssanie. Dobra, dawaj. Też się przyda. Bąbel stażowy nie chciałem ulepszyć na razie. Tutaj, że będę miał 4T. Błyskawiczne odnowienie. Cokolwiek, dawaj. Mamy jeszcze 3 odłamki. Na nic nie starczy. Doch, starczy. Neonowy promień. Zużywasz mniej neonu. Git majonez. Ulepszona staża. Bąbel stażowy, dobra. Oj, tędy nie wejdę. Ale tędy. Jak będzie tylko jeden, ale tylko jeden, to zrobię ten właśnie to, bo wydaje mi się, że jest za to trofeum, jeżeli się na jednym tylko przeciwniku właśnie zużyje tą supermoc. Pewny nie jestem, ale zobaczymy, czy dostaniemy teraz jakieś trofeum. Nie wiem, czy już nie zrobiłem gdzieś przypadkiem tego. Chyba nie. Raczej, chyba już zrobiłem, bo teraz nie zaliczyło. Rozwalimy to. Lol. Co to już rozwalone jest? No, no rację, przytupiłem z chwilą tym gównem, ta. Jeszcze raz narkomanów mamy. No wiem, że wygrałem, zawsze wygrywam. Okej, okay, powstrzymanie dealerów. Ile w dzielnicy? 45% dalej? No was chyba pojebało. Czekajcie, ja nie odpuszczę, dopóki nie zadzwonię na telefon. Lubię to. Ostatnio był helikopter. Nie wiem, czy to ostatnio w ogóle pokazywałem. Chyba nie, bo ja to chyba robiłem tutaj jakby mój znajomy. Właśnie, właśnie tam na tamtej dzielnicy to zrobiłem do czysta. Do 2%, to tam właśnie helikopter przyleciał. I może tutaj będzie to samo, lub coś innego. Na pewno ciekawe, że... 43%, dobra, to jeszcze obrazek zrobimy. Tylko trzeba poniżej 30% najpierw zejść. Malujemy, czepajemy tutaj padem, Mariole, kurwa, wszystko jest git, majo... Uj, gdzie ja tak poleciałem? Wszystko na czarno, kurwa, quick, kurwa, painting in your face, motherfucker, bitch! Energy, kurwa, bekam. Ej, coś skomplikowanego. Ja jesteś profesjonalistą, kurwa, paintingu, mój friend. Yeah. I świat
to od razu stawić. No, makaciuszka na wędce. No. 36%, widzicie? Już za chwilę będziemy mieli nasz cel osiągnięty i będę mógł zadzwonić. Dobra, tu mamy telefon, tutaj mamy kamerę do znalezienia, tutaj mamy jeszcze dwie kamery i EOS łatwo zestrzelić i mamy szpiega. Idziemy do tych dwóch kamer, bo one są prostackie, żeby je zrobić. Szpiega nie lubię tego szukania, bo nawet jak przechodzę koło niego, go nie widać, to jest to według mnie źle rozwiązane. Szkoda, że on na dół tak zawsze leci. Nie lubię dlatego tego z tym szpiegiem, ale chuj. Ale jak już robimy, to najpierw tutaj zrobimy te kamerki. Tak, tak, Mariolki, zrobimy kamereczki tutaj, rozdupcymy. Co by nam, kurwa, miasta nie obserwowali. Już przebiegłem koło nich. Wszechwidzące oko. Jedna. I tutaj zaraz druga. Ja, 33%, czyli dalej nam brakuje. No to robimy ukrytą kamerkę. Whip. O kurwa, gdzie ona się patrzy? Most widać? Ona jest gdzieś pod mostem chyba. Most, są nie łuk mostu, z tyłu jakąś ulicę widać. Tam jakieś ognisko widać. Tu jest ognisko. Tu jest taka lampa. Czyli gdzieś tutaj musiałaby być. Kurwa, to jest tak ciemno, że chuja widzę. Tu nie. Kurwa, ja na pewno się gdzieś patrzę dosłownie na nią, ale jej nie widzę, bo jestem za ślepy. Ale sobie tam było widać... Czekajcie. Te ognisko z prawej. Albo i te. Fakt. No ale na pewno z tej strony gdzieś. I lampa, tak? Psuła ten widok. Musi ona tam być, tylko jej nie widzę po prostu. Jestem za ślepy, kurwa. On za jasno w pokoju teraz. Czekajcie, monitor trochę, kurwa, sunę. Ale na pewno na tą kamerę się gdzieś dosłownie patrzę. Tylko po prostu jej nie widzę. Dokąd ona raczej nie była, ona była dosłownie pod mostem. Fucking shit. Mówię, ten ogień tam było widać. Ten ogień. Tamtą ulicę, dokładnie tak to było jakoś widać. Teraz trzeba zobaczyć ta lampa. Mówię, ja praktycznie mógłbym być przy tej kamerze, ja jej nie będę widział. Ja jestem za ślepy na takie pierdoły. W dupę palec. No na pewno pod mostem było. Czekajcie, zobaczymy jeszcze raz. O, stoję na lewo od niej. Dajcie, tak będziemy długo się bawić, aż ją znajdziemy. Teraz musiałbym być gdzieś dosłownie pod nią. Ale to pokazuje, jakby taki łuk był, a tu nie ma łuku. Wiecie, o co mi chodzi? Pewno nie. Stoję dalej tam po lewej. No tu musi być, no bez jaj, tam musi być ta kamera, no. Gdzie się teraz patrzę? Ale jaja, nie umiem głupie kamery znaleźć. Gdzie ja jestem? Teraz w ogóle mnie na widoku nie ma. Ona wyżej jest, ona jest po prostu wyżej. Ona na pewno... Chyba sobie jaja robisz. Skąd się tu wziął? Teraz znowu sam siebie nie widzę. Ale to jest łuk, tak? I widać z mostu, widać... lampę. W sumie tak jakbym tutaj stał, to muszę stać pod tą lampą i to ona by musiała być... Skąd się tu kurwa bierzecie? No teoretycznie musiałaby być tutaj, no jest.
Mówiłem? Masakra, jestem ślepy. Ile ja teraz czasu potrzebowałem, żeby zrobić tą lampę? To jest masakra. Nie do tych narkomanów, bo mnie wkurwiają. Ej! No, no właśnie to chciałem. Właśnie idziemy na starcie z dzielnicy. Ej, sorry Mariole, kurwa. Widzicie, co tutaj się ze mną dzieje, kurwa. Czasami wstawaj. No, trochę dupy dałem, ale mniejsza z tym. Dać im radę dałem. Jeszcze trochę tutaj powariowałem. Idziemy w końcu zrobić to, co cały czas chciałem zrobić, kurwa. Ale ja potrzebowałem trochę czasu. Jezu, ile zmarnowanego czasu. Masakra. Masakra. Sorki, Mariolki, ale widzicie, czasami pingwin to jest po prostu, kurwa, poczochrany. I zobaczymy, co będziemy mieli za zadanko, co? Jo. Telefon zaufania DOZ. Czy chcesz zadenuncjować bioterrorystę? Ojejku, bioterrorysta namalował awangardowe arcydzieło na billboardzie. Proszę o wsparcie! To dziwne. Ktoś po raz kolejny zniszczył billboard. Natychmiast wysyłam oddział. Jo! Tym razem załatwimy tą sprawę bardzo szybko. Starcie w dzielnicy ukończone, Mariole! Tak to się robi, ale ten wózek jeszcze i tak rozwalę. Yeah! Dobra, ile mamy procent dzielnicy? 19, czyli dalej jeszcze jak na mój gust za dużo, ale tutaj mam jakieś zadanko, idziemy je zrobić. W sumie już jest 47 minut, ale co tam, kurwa, robimy od razu godzinkę. Za fajnie się gra w to. Co to? Co tu migało? Co tu miga? Uiii. Cio, teraz będzie akcja. Nie wiem, o co chodzi. No ruchy, superlaska. Jestem bardzo zajęty superhero, no! No to mam złą wiadomość. Chyba będziesz musiał zacząć beze mnie. Mam pójść samemu w paszczę lwa? To świetna wiadomość. Słuchaj, kilka dni temu dotarła tu duża dostawa narkotyków. Są na jednej łodzi gdzieś na przystani. Łódki, przystań. No, poradzę sobie. To duża dostawa, więc szukaj czegoś w rodzaju barki. Ci goście, którzy zorganizowali dostawę, powinni posługiwać się logo delfina. Spoko. Ale nie czekaj na mnie. W każdej chwili mogą zacząć rozładunek. Co cię zatrzymało? Babskie sprawy. To znaczy, jakie sprawy? Musiałam przycisnąć jednego dealera, no i sprzedał swoich koleżków. Wyśpiewało mi wszystko. Fetch, jestem w porcie. A ja na dachu. Co, nie mogłeś zaczekać parę minut? Dlatego nie znoszę pracować z babami. Kurwa, ile tutaj ich jest? A tutaj nie mogę do wody wchodzić, ty, ale jaja. Celujemy jeszcze.
coś knuje. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale chyba wypatrzyłam kilka łodzi z logiem delfina. Kurwa, padnę zaraz. Kurwa, oni jacyś mocniejsi się porobili, ja pierdolę, what the fuck. Kurwa, no jak ja mam naprawdę do wszystkich chodzić? To nie będzie takie krótkie. Tym bardziej, że nie mogę do wody, ty, to jest bez sensu. Gdybym jeszcze mógł do wody, to bym jeszcze to inaczej załatwił. Ale nie mogę. Kurwa, tyle neutralizacji, ile ja tu robię. No co tam? Nie możesz znaleźć łódki w porcie? Kurwa, nie mam energii. Próbuję neonu. A tu kurwa żadnych nie ma. No. Ale nie wiem, co ja mam dosłownie tam wejść, czy co, czy jak, kurwa, nic tu nie pisze. Ej! No wodę zahaczyłem! Ta, dragi. Hej, Fetch, otaguję wszystkie łodzie z narkotykami, żebyś wiedziała, które masz rozwalić. Stary, nie możesz wytrzymać nawet 5 minut, żeby czegoś nie stagować? Co tu mam jeszcze zrobić? Za chuja, nie wiem. No i co, mam tu jeszcze coś do roboty, czy nie? Aha, okej. Proszę bardzo, to ci ułatwi zadanie. Kurwa. Masakra, nie lubię takich zadań, gdzie... Nie jest to dla mnie od razu oczywiste, co mam robić tak jakby. Nic dziwnego, że tyle mi to zajęło, bo pomyliłaś delfina z morszwinem. Częsty błąd. Właśnie dlatego nie znoszę pracować z chłopakami. Nie będziemy się pierdolić, po prostu taguję, kurwa, i zamykamy papę tutaj, bo mnie to wkurwia. Czekaj, usłyszałem coś. Jakie kurwa drzwi? Tu. Kurwa, wymyślają, opuśćcie mnie, wypuśćcie mnie. Kurwa. Fetch, nie wspomniałaś, że na tej wibie będą dupeczki. A skąd miałam wiedzieć? Pewnie tyle, że wykorzystują prostytutki jako żywe tarcze. I fuck! Myślałem, że doleczę. Miała być duża dostawa. Część towaru musi znajdować się na innej łodzi. Już kurwa idę.
Czy są tu jakieś niewinne niewiasty przetrzymywane na pokładzie wbrew woli? Fetch? Mówiłam, że osłaniam ci tyłek jak babcinę. Tak, wiem, mam to. Teraz nie wiem, o co biega. Oho, coś mi się wydaje, że wsadziliśmy kij w mrowisko. Już idę. O kurwa. Co, uderzamy na magazyn? Zaczekajmy. Niech sami przyjdą. A, siad i czekaj. Moja ulubiona strategia. Może dołączysz do mnie na dachu? Zobaczysz, wiesz, dobrze zrobiłeś, że uwolniłeś te kobiety przed wysadzeniem tych łodzi. Bez jaj. Gotowy? Czas rozświetlić zatokę. Amy, amy, a! I kamehame. Zawsze się. Chciałem tak fajnie wam to spowolnić, żeby to jakoś kozacko wyglądało, ale chuj. Trzy złe łodzie z delfinem mniej na tym świecie. Z logo morświna. Nie przejmuj się, to częsty błąd. No. Delfin, obudź się, odjeżdżają. Ty, pewnie przewożą towar do bazy. Szybko! Chodźmy za nimi, zaprowadzą nas tam! Trzymajmy się dachów. Nie mogą nas zobaczyć. Szybciej! Nie zgubmy ich! Nie mogą nas zobaczyć, ale zapierdalasz neonem. Fetch, chcę ci zadać osobiste pytanie. Chodzi mi o więzienie DOZ. Kevin Kay? Tak, o to chodzi. Nie. Co chcesz wiedzieć? Przetrzymywali tam około 500 osób. Część zatrzymanych oddzielono. Brali udział w specjalnych szkoleniach lub testach. Byłam jedną z nich. Przez 7 lat byłam odizolowana, rozumiesz? Kevin Kay to piekło. To był mój dom. W sumie to chciałem zapytać, czy mieliście basen? Ale balans z ciebie, serio. O, widzę dealców. Trzymali się w alejce. To pewnie tutaj. Okej, jaki plan? Łomot? Łomot to nie jest plan. Disco, disco! Co, to wszystko? Zajebało mi go! Coś jest w ciężarówce. Co, ja mam wrażenie, jakby ona we mnie szła. He? A mnie? Miłe panie. Dalej, dalej, chodźmy. Tak, jesteście bezpieczne. Idźcie, żyjcie, kochajcie się, tylko nie zawodowo. To dobry moment, żeby przestać brać! Na ulicy nie będzie dragów! Nie spieprzcie tego! Ej, poszły sobie. Jak myślisz, Fetch? Czy ktokolwiek nam kiedyś podziękuje za uratowanie? Nie wiem. Wiem, że uratowałeś mnie. O.
To co, zaprzestaniesz teraz swoich rytualnych mordów na dealerach? To pół twojego czaru. A tak? A drugie pół? W sumie cała jesteś czarująca. Nie bój nic. Rezygnuję z tego hobby. Znajdę sobie nowe. Na przykład boks. To miała być czułość w twoim wykonaniu? Oh. Sentymentalna z ciebie dupeczka, co? No dobra. Zgarnijmy te dragi sportu. Może złowimy kilka rybek. Ta, i delfina. Ej. Lubisz mnie, co? Nie lubi, tylko chce się pipu, pipu, pipu machen. O, w końcu dzień. Dzięki Bogu, Mariole. Ja widzę, że już godzinę trwa ten odcinek. Nie. Zobaczymy, co teraz będzie. Misja ukończona. Dobra, Mariole. Zobaczymy jeszcze, jakie ulepszenia. W sumie jeden wielki chuj. Hej, właśnie wstałam. Nie było cię. Bo organizuję ustawkę z drugą kobietą mojego życia. Augustin, a co na takiego ma, czego mi brakuje? Betonową moc. Faceci. Tylko jedno w głowie. A tak w ogóle to wydaje mi się, że twój brat byłby z ciebie dumny. Że co? Że zabiłam dealerów, zniszczyłam dragi i uwolniłam panienki, tak? No oczywiście. Ze mnie na pewno też byłby dumny. No, gdyby widział, jak wysadzam te wszystkie łodzie i narkotyki, byłby dumny ze swojej siostrzyczki. Zrobiliśmy dobry uczynek. To zatka gęby tym kłamliwym szujom z telewizji. Nie czyściłem już kiedyś tego dachu? He? Chcemy jeszcze to zrobić i wtedy koniec? He, Mariole? No jasne, tak jestem dla was, kochany. Kurwa, nie wiem sam dlaczego. Zamknięty obszar, twój stary jest zamknięty. Jeszcze nie całkiem pojąłem to z tymi granatami, jak mam być szczery. Kurwa, chciałem spierdolić, a weszłem jeszcze bardziej w ogień. Ale żem spierdolił, o Jezu! O kurwa, tu jest dwóch dużych grubych. Oh, don't die, my friend! Why are you, kurwa, so fucking bad, my friend? Dla tych anglojęzycznych. Jestem znowu przy tej wieży? What the heck? Trochę daleko mnie przeteleportowało, co? No to jest 48, to tutaj znowu bym musiał fuj zrobić, żeby... żeby zrobić ten kurwa telefon. I tym też zajmiemy się w następnym odcinku, tak? Teraz nawet nie umiem, widzicie, biegać tam, gdzie trzeba. No kurwa, chcę stąd wyjść. Nie mam zamiaru. Chcę być taka jak ty. To umyj ryj. Mój jest czysty, twój nie. O, telefon. Hej, Delfin. Dowiedziałem się, że w dzielnicy Lantern kręci się sporo dozowców. Pewnie szukają jakiegoś przewodnika. To co? Trzeba się tam wybrać. W pobliżu jest most, który pozwoli ci się tam dostać. O, świetnie. Telekonferencja. Cześć, Fetch. Cześć, Abigail. Przypominam ci, że DOZ zniszczyło ten most. Podobnie jak 520. Witam pana Malkontenta. Przewodnikowi żaden most nie jest straszny. Zniszczony czy nie, prawda, Delsin? Może warto spróbować, Reggie. W porządku, wygląda na to, że jesteś w dobrych rękach. Wiesz, zadzwoń do mnie, o ile dotrzecie na miejsce. Jak ty z nim wytrzymujesz? Opłaca rachunki. Lecę do tego mostu. Nie, nie lecę. Polecę następnym razem. Najpierw zrobię tutaj jeszcze, kurwa, misję z audio. Jestem, kurwa, zakochany dla was. Naprawdę. Kto mówi? Delsin Rowe.
Nie znasz mnie, ale ja cię obserwuję. Czuję się nieswojo. Przez to, co zrobiłeś, sensacyjne pogłoski o Augustini D.O.Z. dotarły aż do Waszyngtonu. Bardzo mnie to cieszy. Jestem o jeden krok bliżej do zniszczenia Augustin. Niekoniecznie, ale chcę ci pomóc. Aha. A w czym konkretnie? Pomogę ci zniszczyć D.O.Z. od środka. Ale musisz mi obiecać, że będziesz milczeć. Jeśli wyda się, że współpracujemy, będzie po mnie. Nie dożyję odsiadki. Jesteś jedyną osobą, która może ujawnić, co Augustin robi z przewodnikami. Tylko ty masz dość determinacji, by pociągnąć tę sprawę do końca. Dobra, powiedzmy, że się zgadzam. Czego potrzebujesz? Przysłałem ci na telefon aplikację, która pomoże ci znaleźć moje raporty. Znajdź je, zapoznaj się z nimi i kontynuuj walkę. Cholera, muszę kończyć. O, 5 metrów. 4? 5. LOL! LOL! Proszę, przy tym pliku. A do tego trzęsie całym DOZ-em. Chcę wyłapać wszystkich bioterrorystów, by zapewnić globalne bezpieczeństwo. Idzie jej to tak dobrze, że góra uznała, iż DOZ nie ma już racji bytu. Mówię ci, młody. Nie chciałbym być teraz członkiem rządu. DOZ to tak naprawdę Augustin. Odrzucając DOZ, odrzucają Augustin. A to zły pomysł. Bomba z opóźnionym zapłonem. Ty jesteś zapalnikiem. Ktoś tutaj się strzela. Jakaś kurwa gruba akcja. Co się dzieje? Gangsterka z siebie napierdala. Za bardzo staram się robić dobre uczynki i kurwa ciężej się zabija automatycznie tych ludzi. Zabiłem frajera. Ach, znowu zrobiłem o wiele więcej niż zrobić chciałem. No serio, pałkarzu jeden. Jestem dobrym człowiekiem, kurwa, chcę wam pomóc. Dobra, Mariole, to naprawdę starczy tyle, kurwa, na ten odcinek. Trochę nawet za dużo, kurwa. Jestem taki miły, kurwa, że aż za dużo dla was gram. Za dużo, kurwa, tak? No. Mam nadzieję, że teraz i z głosem, i ze wszystkim było wszystko w porządku. Starałem się w miarę cały czas w takiej samej odległości do mikrofonu siedzieć, jak powinienem. I mam nadzieję, że wszystko fajnie było słychać. Jak nie, to znowu będę wiedział na następny odcinek, jak inaczej się ustawić. Jak na razie to nie wychodzi tak, jak trzeba. Mówię, ta funkcja Velgato jednak nie jest tak, jak ja chciałem, żeby ona była. Więc muszę sobie, niestety muszę po prostu się tak ustawić, tak starać się przed mikrofonem siedzieć, żeby było dobrze. A wiem dobrze, że nie zawsze to będzie wychodzić, tak? Ale mam nadzieję, że tak czy inaczej wam się odcinek podobał i tak dalej. Czy zastąpić dane? Oczywiście. Dobra, ja przychodzę do Suara popołudnia. Yeah! A więc... Kapral pyta szeregowego. Kto jedzie odebrać ziemniaki? No, po chwili zgłosił się jeden ochotnik. Kapral na to. Dobra, to ty jedziesz, a reszta idzie. Debil. Nie, debile. Dobra, Marele, ja w tym miejscu dziękuję za obejrzenie do końca i zapraszam zresztą jak zawsze. Yeah, penis, penis. Yeah, 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 penis. Do następnego razu. Tak, mam coś z deklem. Tak, ja mam coś z deklem. Ta-da-da.